Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii DIY i chciałam Wam pokazać dekoracje, które skończyłam. Są to dwie przepiękne dekoracje w formie serca, wykonane z kolorowego papieru, ze sztywnej tekturki i udekorowane metodą cooling'ową. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania i zachęcam Was do zrobienia takiej dekoracji, która będzie bardzo fajną ozdobą na choinkę, do pokoju. Można powiesić to w oknie, można zrobić z tego obrazek, ramkę. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Także tutaj przygotowałam właśnie takie serduszka. Dwa serduszka. Pierwsze serduszko to wyszło tak. Jest to serduszko z tekturki sztywnej w kolorze właśnie purpurowym, fioletowym. Jest tutaj zrobiona też przeze mnie gwiazdka metodą quillingową i jest ramka z takich bardzo malutkich ślimaczków wykonana. Troszeczkę było to pracochłonne, no nie powiem, ponieważ metoda quillingowa jest pracochłonna, ale jest to naprawdę przepiękna dekoracja. I tutaj jest też, zrobiłam taką zawieszkę. Można powiesić i zaraz Wam to zaprezentuję na stojaczku, jak to wygląda. Także naprawdę takie serduszko uważam, że to jest coś fajnego. Coś fajnego, co po prostu może ucieszyć niejedną osobę i bardzo fajna dekoracja do powieszenia. Na choince będzie się przepięknie prezentowało. Oczywiście można jeszcze ozdobić to brokatem, ale wydaje mi się, że jeżeli jest trochę skromniej, to może jest ładniej, jeżeli jest tak bardzo świecąco, to może nie każdemu się będzie podobało. Ja zrobiłam, to jest takie fioletowe serce na sztywnej tekturce, naprawdę autentycznie wygląda jak piernik czekoladowy do zjedzenia. I to jest jedno serduszko. I drugie serduszko, które zrobiłam, także tutaj już wisi, niebieskie serce, właśnie zrobione też metodą cooling'ową, ozdobione tutaj jest taki kwiat, no nie wiem jak to nazwać, coś takiego właśnie oryginalnego i tutaj ramka jest też cooling'owo zrobiona i zrobiłam też zawieszkę, także wydaje mi się, że też bardzo ciekawie i oryginalnie to wygląda. Także postaram się tutaj troszeczkę do światła więcej, żeby było widać. Naprawdę bardzo fajna ozdoba może być na choinkę, także zachęcam Was do zrobienia, bo to jest prosta metoda. Wycinamy z tekturki takie serce, trochę większe, obklejamy kolorowym papierem i dekorujemy właśnie. Zobaczcie, jak fajnie się mieni papier właśnie biały tutaj i iskrzy się. Mam dobry papier od drukarki, także można metodą coolingową zrobić właśnie takie właśnie serca i podarować komuś na prezent. Uważam, że to jest naprawdę coś fajnego. I tutaj tą drugą, drugie serduszko chciałabym powiesić. Mam nadzieję, że mi się uda. Tutaj powieszę. No tak, udało się. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie wygląda i bardzo ciekawa, oryginalna ozdoba. Także zachęcam Was do zrobienia takich dekoracji. Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie, proszę o komentarze, kciukaski w górę, będzie mi bardzo miło. Dziękuję, że oglądacie moje filmy, zachęcam i zapraszam do oglądania wszystkich odcinków serii DIY na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego, spokojnego, radosnego weekendu i twórczych prac kreatywnych przed świętami. Jeżeli macie wolną chwilę, czas, żeby się pobawić razem z rodziną, samemu, czy po prostu znaleźć jakąś inspirację na prezent, na moim kanale jest sporo odcinków, także na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Pozdrawiam Was serdecznie. Przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!